Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma, Esrom ojcem Arama, Aram ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Nassona, Nasson ojcem Salmona, Salmon ojcem Boza, a matką była Rahab. Boz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asy, Asa ojcem Jozafata. Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza, Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, Achaz ojcem Ezechiasza, Ezechiasz ojcem Manasesa, Manases ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Matana, Matan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie 14 pokoleń. Od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 14 pokoleń. Od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa 14 pokoleń. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi wraz z Józefem wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus. Oto słowo pańskie. Czego się spodziewałem po tym narodzeniu? Że Bóg przyjdzie w najlepszym szpitalu, otoczony godną króla opieką? To się nie stało. A może czekałem, aż media będą trąbić, że narodził się Zbawiciel, wierzmy w Niego. To się nie stało. Może czekałem na to, że zaproszą mnie na ucztę, na której są tylko wybrani ludzie z zaproszeniem. To też się nie stało. Ale to, co się stało, to słowo przybrało się w ciało i zamieszkało między nami. Wierzącymi, niewierzącymi, szukającymi, tymi, którzy już dawno przestali poszukiwać. On stąpił na ziemię, by wśród swoich rozbić zwykły namiot, by być zawsze gotowym, aby wyruszyć tam, gdzie my się wybieramy. Przyszedł po to, aby być zawsze w drodze i nam towarzyszyć w tej naszej codzienności.
To się właśnie stało w dzisiejszej nocy w Betlejem. I w miejscu, w którym się teraz znajdujemy. On przyszedł w domu chleba, Betlejem, a ty się dzisiaj tym chlebem łamałeś. Być może recytując stałą formułkę życzeń zdrowia, szczęścia, pomyślności i wzajemnie. Ale dostrzegłeś czystość tego chleba, jego biel i jego kruchość? To nie jest zwykły chleb, jak ten, co kupujemy w piekarni czy sklepie, lecz jest to chleb żywy. Chleb, który mamy w swoim domu, gasi nasze łaknienie, zaspokaja nasz głód. A chleb, którym on jest, czyni znacznie więcej. Znajduje się w domu, w którym jest Kościół. Co więcej, my jesteśmy domownikami Kościoła. Ale jeszcze, a może już nie wszyscy. Wiesz, bracie, siostro, że życzyłbym sobie, aby każdy z nas z okazji świąt Bożego Narodzenia potrafił się zatrzymać nad tą kruchą tajemnicą? Żeby zachwycił się z powodu tych rzeczy, o których nie mówi się w mediach? Aby był wytrwały w dążeniu do tego codziennego zakochiwania się właśnie w tym maleńkim, potężnym Bogu? Aby chciał zapraszać do siebie, tak jak On zaprasza nas do siebie? Tego bym sobie życzył, ale kogo mogą obchodzić moje wymyślne życzenia? Skoro jest taki dzień, że dzieją się cuda w tych naszych domach, że milkną spory, gasną waśnie, a my potrafimy wspólnie zasiąść do stołu, że w ten dzień ludzie pokonują setki, może nawet tysiące kilometrów, by być razem, to dlaczego tego czasu nie przedłużyć? Do tej betlejemskiej szopy, do groty, jak zwał, tak zwał, przybywali różni ludzie, i bogaci, i biedni, prości, i uczeni. Ale każdy z nich przychodząc, przede wszystkim z ciekawości, odchodził przemieniony. Jakby nasycony tym paradoksalnym widokiem wielkiego Pana zawiniętego w pieluszki. Czyż więc Bóg jest tak straszny, że trzeba się Go bać i od Niego uciekać? A może jest tak mizerny właśnie w tej swojej maleńkości, w tej pielusze, że nie ma na co popatrzeć, że nie jest godny uwagi? Boże Narodzenie pokazuje nam właśnie, że Bóg wchodzi na drogę ludzkiego życia tak jak każdy z nas. Rodzi się, ale subtelnie i delikatnie ukazuje swoją kruchość właśnie po to, byśmy się Go nie bali. Byśmy, wspominając słowa z Ewangelii według świętego Jana, którą jutro odczytamy, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, potrafili Go przyjmować w codziennym życiu. Czy nie jest to zadziwiające? A może ja już nie potrafię się zadziwić? Bo wszystko jest takie przewidywalne, wszystko jest takie znane. Do wszystkiego się można przyzwyczaić. Po prostu ja wiem wszystko lepiej. My przyzwyczailiśmy się do cudu. Dlatego tym bardziej powinniśmy znaleźć w sobie zachwyt. Wydaje mi się, że będąc zdolnym do takiego zdziwienia, mając prostotę spojrzenia wobec Boga, który swoim przyjściem dowodzi, że nie zmęczył się jeszcze ludźmi, będziemy mogli spojrzeć na świat i ludzi właśnie nowymi oczyma, pełnymi zdziwienia oczyma dzieci Bożych. Ewangelia, którą czytałem przed chwilą, jest z Wigilii. Świadomie to zrobiłem. Bo jest to nudna litania imion z rodu Abrahama, Dawida, przodków Jezusa. One nic nie mówią, gdy się nie zna tych postaci. Więc pewnie mogło zapanować w was takie
wyłączenie się i stanie cierpliwie, kiedy ta Ewangelia się skończy. Może przez myśl przebiegły wspomnienia tych pysznych potraw, które były na stole. Albo podarków, którymi mogę się nacieszyć. Ale powiem wam, że w tej Ewangelii odkryłem coś niesamowitego. Że wśród tych postaci nie ma idealnych ludzi. Są tam ludzie, którzy popełniali błędy i religijne, i moralne, i kulturowe. Są ludzie pełni skaz. Zachowania niektórych postaci, że tak powiem, w ogóle nie są budujące. Nawet więcej, niektórych nie należy naśladować. Można by było ich wymazać, ale się nie da. Oto historia, która świadczy o nas. Jezus wchodzi właśnie w te dzieje naznaczone zdradami, kazirodztwem, zemstą, podłością, małostkowością, morderstwem, bałwochwalstwem, niewiernością. Wśród tych imion jest zawodowa prostytutka, jest cudzołożnica, jest morderca, jest ten, który porzucił wiarę, choć był mądry. Są więc to dzieje zawierające czas chwały i odstępstw, takie świetliste przykłady i ponure epitety, nędzne i wielkie, nawrócenia i perwersje, mieszanka wszystkiego. I w tym właśnie widzimy, że Chrystus, wchodząc w ludzki świat, przyjmuje na siebie wszystko. Pokazuje, że Bóg jest wierny wobec naszej niewierności. Każdy z nas ma tu swoje miejsce. Właśnie w tym narodzeniu jest piękno, że Jezus bierze na siebie naszą nędzę, nasze ubóstwo, a daje nam w zamian swoje bogactwo. Bo my wszyscy staliśmy się uszlachetnieni i ułaskawieni właśnie przez Jego narodzenie, przez Jego obecność. I to jest właśnie Boże Narodzenie, o którym nie dowiesz się z mediów. To jest narodzenie, które dokonuje się w nas. I dopóki tym się nie zadziwisz, będziesz uśmiechał się pod nosem, mówiąc: nic mnie już tam nie zaskoczy. Amen.